Dziękuję. Pan Jarosław Sidor, ad vocem. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie prezydencie, króciutki ad vocem. To nie ja udzielałem wywiadów w sprawie przyszłościowej inwestycji, która prawdopodobnie powstanie, tylko pan prezydent Koretkowski mówił tutaj o rozwoju miasta Konina. Jeżeli i tak jak w związku z tą odpowiedzią, fundusze, projekty i tak dalej, pewnych rzeczy nie załatwia się poprzez składanie projektów. Bardzo prosty przykład, 3 wnioski do Polskiego Ładu, trasa warszawska. Czasami trzeba wsiąść w ten samochód, umówić się i jechać w kierunku wschodnim do Warszawy i porozmawiać raz, drugi, trzeci i do pewnych rzeczy po prostu ludzi w ministerstwach przekonywać. I na tym ta rola po prostu powinna polegać, a nie na obrażanie się, dlatego że my tam nie pojedziemy, bo jest PiS. Dzisiaj pan fajnie powiedział, że dzięki rządowi dostaliśmy bardzo dużo pieniędzy i tak dalej, ale wielokrotnie tutaj na tej sesji słyszeliśmy również uwagi krytyczne, jeżeli chodzi o ten rząd i chociażby między innymi o trasę warszawską. Proszę też nie zapominać o pewnych rzeczach. Kolejna rzecz, a co do parkingu. Panie prezydencie, powiedziałem, że sprawdzam. Sprawdziłem te odpowiedzi. 15 grudnia, tak jak już mówiłem, było spotkanie w ratuszu zorganizowane przez kolegę Macieja Ostrowskiego. Powiedział pan, że w ciągu dwóch miesięcy temat będzie załatwiony, temat będzie wyjaśniony. Dwa miesiące minęło 15 lutego, dzisiaj mamy 22 marca. I cały czas o to pytamy ja, czy Marek Cieślak, czy radny Marek Cieślak. Nic nie wiadomo dalej, tak? Ja rozumiem, że są pewne rzeczy, które trzeba wyjaśnić, trzeba usiąść, porozmawiać, ale to nie polega tylko na pisaniu maili czy rozmowach telefonicznych, trzeba się spotkać i w rozmowie bezpośredniej, tak? I na tym polega, panie prezydencie, rządzenie. I mógłbym tutaj dalej mówić, tylko to jest po prostu bez sensu. Na to, co pan w tej chwili odpowiedział i to, jakie po prostu odpowiedzi uzyskałem do tej pory, a sytuacja jest znana od kilku miesięcy obecnie, a znana już jest w sumie od 2012 roku, jak nie dłużej, bo o tym, że tam są problemy z gruntami, z dojazdem i tak dalej, wiadomo od dawna, nawet tak jak było w piśmie, wykonana była dokumentacja, miało być wykonany dojazd od straży pożarnej, nie jest, ale to i tak nie załatwia sprawy. Wie pan o tym bardzo dobrze, jeżeli w ogóle tam pan był. Dziękuję. Dziękuję. Pan Jacek Kubiak, ad vocem. Dziękuję ślicznie, panie przewodniczący, szanowna rado, szanowni goście, ponieważ pan wiceprezydent kłamczył, tak jak kłamią u góry, od niego tak samo tu kłamie. Ja państwu pokażę zdjęcie, kto rozpoczął drogę, gdzie panią dyrektor Mosiru zabrano do sportu, do ministerstwa, to jest to zdjęcie. Ponieważ nie wiedziałem, na następną sesję, panie prezydencie,